Na koniec serwisu mamy zaproszenie na nietypową wystawę haftowaną złotą nicią. Ad altare, czyli do ołtarza. Pod takim hasłem prezentowane są szaty liturgiczne ze zbiorów parafii górnośląskich. W chorzowskim skansenie można zobaczyć kilkadziesiąt wyjątkowych eksponatów, między innymi z prywatnych kolekcji księdza Tomasza Brola, a także parafii w Gliwicach, Zabrzu i Bytomiu. Wystawę jako jeden z pierwszych obejrzał Paweł Jędrusik. Wystawę można oglądać na pierwszym piętrze w budynku dyrekcji parku, ale co istotne, można ją zobaczyć tylko podczas oprowadzania kuratorskiego. Jeśli komuś niewiele mówią nazwy takie jak ornat, kapa, dalmatyk czy manipularz, bez obaw, wystawie towarzyszą plansze, które dokładnie opisują elementy stroju kapłana. Eksponaty te pochodzą w większości z lat 20., 30. XX wieku, jednakże zdarzają się również starsze, bo z końca XIX wieku, z lat 10., z przełomu wieków, no i też troszeczkę późniejsze. Na naszej ekspozycji zgromadziliśmy 69 eksponatów, z czego 31 są to ornaty, kapy i dalmatyki. Choć niektóre z eksponatów mają już grubo ponad 100 lat, to są w świetnym stanie zachowania. Aby robiły jeszcze większe wrażenie, sala, w której się znajdują, została przemalowana na czarno. Czasu na zobaczenie szat będzie całkiem sporo. Zaczynamy teraz 15 czerwca. Ta wystawa będzie dostępna do końca roku. I zachęcam tym bardziej do odwiedzania tu w najbliższych miesiącach, ponieważ jak co roku w wysokim sezonie w naszym kościele Znieboczu o godzinie 15 w każdą niedzielę są msze święte, stąd też można połączyć jedno z drugim i odbyć u nas spacer, pójść na mszę i przy okazji jeszcze właśnie razem z kuratorem wystawy ją obejrzeć. Wystawa została objęta honorowym patronatem biskupa gliwickiego Sławomira Odera.